Dobry wieczór Państwu. Naszym gościem dzisiaj Mariusz Mertlinger, dyrektor Akademii Sandecja. Dzień dobry, witam Państwa, witam Ciebie. Porozmawiamy sobie chyba o początkowo o tych sukcesach, bo nie ukrywajmy, ten rok, który powoli dobiega końca, jest okraszony takimi sukcesami. No, awans drużyny U17, U19 do Centralnej Ligi Juniorów, niedawno drużyna U15 także tego dokonała, więc jak Ty jako dyrektor oceniasz tą sytuację? Czy no na pewno będziesz z tego zadowolony? Na pewno tak, tylko kwestia sobie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co determinuje sukces w Akademii i jak postrzegamy sukces w Akademii. Dla mnie jako dyrektora wiadomo, że to bardzo ładnie brzmi, jesteśmy w zaszczytnym gronie drużyn, które mają wszystkie celiotki, tylko moja identyfikacja sukcesu jest troszkę inna, jeśli chodzi o Akademię Piłkarską, bo to nie celem Akademii są centralne ligi, tylko celem Akademii jest wychowanie i przystosowanie zawodników do gry na poziomie pierwszego zespołu i to jest dla nas najważniejsze. I bardziej, nawet rozmawiając z trenerami na jednym ze spotkań, chciałem właśnie zdefiniować jakby sukces czymś innym, nie tymi celiotkami, tylko tym, ilu zawodników teraz trafiło do pierwszej drużyny, tym, że jest to pokłosie wypracowania własnej filozofii Akademii, wartości Akademii, dostosowania ludzi do tego, doboru ludzi do tego i żeby wszyscy zawodnicy, trenerzy uwierzyli w to, co chcemy robić, żebyśmy mieli jeden kierunek. Bardziej to jest sukcesem w tym roku niż celiotki czy niezłe wyniki sportowe. Niezłe wyniki sportowe w młodszych kategoriach. Nawet odwrócę troszkę to wszystko i uważam, że jeszcze większym sukcesem na polu tej naszej filozofii Akademii jest to, że rocznik 2009 w tamtym roku bardzo mocno walczył o baraże Centralnej Ligi Juniorów i pamiętam taką sytuację, że z trenerem, tym co teraz notabene zrobili awans, była taka sytuacja, że zastanawialiśmy się, bo mieliśmy decydujący mecz z Garbarnią Kraków i czy zagrać pragmatycznie, czy być wiernym naszej filozofii. No i ten mecz akurat przegraliśmy, otwierając 90% piłek we własnym polu karnym i grając w piłkę. I ja byłem jeszcze bardziej dumny, że nie zaniechaliśmy tego, że bardzo wierzyliśmy w naszą filozofię i dopiero za pół roku to przyniosło efekt, który zamierzaliśmy. Wydaje się to bardzo rozsądne podejście do tematu, bo no nie oszukujmy się, środowisko piłkarskie też jest takie hermetyczne i każdy z nas wie, co dzieje się też w niektórych innych klubach, gdzie jest parcie nawet do najmłodszych roczników tylko i wyłącznie na wyniki, gdzie te najmłodsze dzieci no, powinny się chyba jednak bawić piłką. Chyba no, też nie jesteś zwolennikiem tego. Często powtarzam ludziom, którzy pracują z dziećmi, że piłka nożna dzieci i piłka nożna seniorska to są dwa różne sporty. Niby gramy do jednej bramki, mamy jedną piłkę i tak dalej, ale cele są zasadniczo diametralnie inne i nie można w ogóle porównywać jednego do drugiego, bo nie o to tym wszystkim chodzi. Mówisz o celach, więc będąc przy tym temacie, wrócimy też do tych drużyn U19, U17, no, które po tej pierwszej rundzie znajdują się w strefach spadkowych. Chociaż no, te różnice nie są tam takie duże, sprawdzałem to nawet z ciekawości. Drużyna U19, szkoda, bo 5 spotkań przegrała tylko jedną bramką, więc no, to naprawdę tam wiele nie brakuje. I rozumiem, że celem na wiosnę będzie utrzymanie tych zespołów w najwyższej lidze w Polsce? Jeśli chodzi o drużyny, które są od młodzika w górę, mamy zasadniczo dwie kategorie celów. Cele wynikowe i cele sportowe. Dokładnie tak. No i jeśli patrząc po celach sportowych, czy to jest młodzik, czy to jest U19, jest po prostu utrzymanie się w lidze. Można to dwojako odbierać, bo mamy trampkarza młodszego, który ma pierwsze miejsce w lidze swojej, młodzika, który do samego końca walczył i nie mam z tym żadnego problemu, o mistrzostwo, nie mam z tym żadnego problemu, czy ktoś ma pierwsze miejsce, czy ostatnie, tylko czy jest wierny naszej filozofii, czy chce grać w piłkę, i to jest dla nas najważniejsze. We wszystkich kategoriach, w celach sportowych mamy, w celach wynikowych mamy przede wszystkim to, żeby się utrzymać. Mhm. Mówisz o tej filozofii, jakbyś mógł ją rozłożyć jeszcze na czynniki, żeby tak dokładnie określić naszym widzom,
Jaka jest właśnie filozofia Akademii Sandecja? Przede wszystkim my chcieliśmy sobie określić, jak chcemy grać w piłkę. To jest przede wszystkim, jak ta piłka będzie kształtowała naszych zawodników pod kątem ich rozwoju i co nam da większy efekt w tym, żeby on się po prostu stał lepszym piłkarzem. I filozofia Akademii zawiera, jest to prosty slajd, który stworzyliśmy razem z trenerami i zawodnikami, który określa momenty, kiedy mamy piłkę i kiedy tej piłki nie mamy, nasze zachowania, którą stronę chcemy podążać. I drugą częścią jest drugi slajd, który jest jakby jedną z najważniejszych rzeczy, to jest, co są wartości Akademii, czyli jakie chcemy wartości, nie tylko sportowe, ale życiowe, jakie chcemy wyznawać, i to jest dla nas najważniejsze. Wspominaliśmy o drużynach młodzieżowych trochę, ale też nie zapominajmy, że w piątej lidze, znaczy w tym roku awansowały do piątej ligi rezerwy, które złożone są głównie właśnie z tych piłkarzy młodych, zasilani są czasem zawodnikami z pierwszej drużyny. Czy to też jest takie dobre przetarcie, wejście do seniorskiej piłki dla tych chłopaków? Zdecydowanie tak. Jakby druga drużyna jest integralną częścią i Akademii, i pierwszej drużyny. To jest takie nasze wspólne dobro. Na pewno stworzenie drugiej drużyny, chyba półtora roku temu dokładnie, bardzo gdzieś o to walczyliśmy, bo chcieliśmy bardzo zatrzymać tych chłopaków, którzy kończą wiek juniora. Akurat w tym roku tak się wydarzyło, że tak dużo chłopaków, którzy skończyli wiek juniora, przyszło do pierwszej drużyny i tak naprawdę zasiliło szeregi drugiej drużyny, tak to trzy osoby, którzy skończyli wiek juniora. I chcemy tych chłopaków tutaj zatrzymywać, żeby oni nie uciekali do trzeciej, do czwartej ligi. Dlaczego? Dlatego, że tam często są dwa treningi, a my oczekujemy od tych chłopaków pięciu treningów, bo potem jest za duży przeskok, kiedy mają przejść do pierwszej drużyny. Chciałem jeszcze poruszyć temat na pewno Elite Junior projektu. Jak ważny to jest projekt w całej strukturze Akademii, jak i pierwszej drużyny, drugiej drużyny czy juniorów w kontekście tych młodych chłopaków. No i głównie na czym on polega? Mamy tak naprawdę dwa projekty, które nazywają się Elite Junior. Jeszcze mamy Elite Junior Future, to za chwilę o nim opowiem. Elite Junior jest to grupa 16 chłopaków, którzy są objęci specjalnym programem. Jest to najbardziej słowo wyrażające chłopaki z regionu, tak? Bo żaden chłopak, który nie jest z regionu, nie jest objęty tym programem. Są to chłopcy, czy już zawodnicy, którzy najbardziej predysponują do wzmocnienia pierwszej drużyny. Z tego projektu tak naprawdę wywodzi się, wszyscy zawodnicy są w pierwszej drużynie, a jest ich 6-7 chyba teraz, którzy skończyli lub teraz dalej mają wiek juniora, bo trzeba to powiedzieć, że w naszych celiotkach nie wszyscy, którzy mogą grać, bo są w pierwszej drużynie, i z tego się bardzo cieszymy. Jesteśmy z tego dumni, że już w wieku juniora już są zawodnicy, którzy łapią minuty w pierwszej drużynie. To jest dla nas gdzieś sukces. I ci zawodnicy, jak odeszli do pierwszej drużyny, no to my następnych już wchłonęliśmy do tego projektu. Mamy też drugi projekt, który jest Elite Junior Future. On też skupia najlepszych zawodników z regionu, ale to są zawodnicy, którzy są w innych klubach. Raz w miesiącu spotykamy się z trenerami, z tymi zawodnikami, którzy w niedalekiej przyszłości, mam nadzieję, zasilą szeregi Sandecji. Mówisz o tych zawodnikach z regionu i o tym projekcie Elite Junior Future, a więc też na trenerach spoczywa taki obowiązek, aby obserwować, grając mecze w różnych ligach czy turniejach z innymi zespołami, aby obserwować tych wyróżniających się zawodników z okolic i ostatecznie werbować ich do Akademii? Tak. Na tą chwilę jakby Akademia, jednych z działów, które chcemy rozwinąć, może za chwilę już będziemy mogli ogłosić. Nie mamy w ogóle, jeśli chodzi o scouting, to wszystko spoczywa na trenerach, tylko że my akurat jedną z wartości Akademii, może te slajdy dwa wrzucimy na koniec prezentacji, ja je prześlę, jest lokalność. O tyle łatwiej, że my jakoś nie mamy parcia na scoutów, dlatego że my nie ściągamy zawodników z Polski, bo to nie jest filozofia Akademii. My uważamy, że my jesteśmy obdarzeni takimi charakterami ludzi, którzy są z regionu, których nie da rady tego nauczyć, i my z tych chłopaków możemy dużo więcej
wyciągnąć niż ludzi z Polski i to bardzo mocno obserwujemy, bo do samych naszych celiotek zgłosiło się chyba na test meczu było i łącznie z ponad 70 zawodników, już nie chcę tam przerwać, ale to była jakaś taka coś koło tego liczba i jakby obserwowaliśmy i wszystko braliśmy pod uwagę, więc uważamy, że ten Eregon zasługuje na to, żeby ktoś się tymi chłopakami po prostu zaopiekował. I to jest dla nas gdzieś tam najważniejsze. Było trochę o sukcesach, ale też na pewno są i problemy w Akademii. Mam tutaj na myśli bardziej miejsca, jeśli chodzi o rozgrywanie spotkań, o treningi, bo wciąż czekamy na ukończenie centrum treningowego na Zawadzie i oddanie obiektu przy ulicy Kilińskiego. I to też Wam komplikuje chyba mocno sprawę, bo wiemy, że te celiotki grają w Stróżach. Poszczególne roczniki, no musicie tych miejsc szukać do treningów i rozgrywania spotkań. I czy to jest taki faktycznie rzeczywisty i największy problem na chwilę obecną? Wiadomo, że każdy człowiek chciałby mieć swój dom. My jako Akademia też chcielibyśmy mieć swój dom i rozgrywać mecze u siebie. Wszystkie mecze gramy na wyjeździe, ale z każdej sytuacji jakby chcemy wyciągać pozytywy. Obserwujemy też, jak nawet byłem niedawno na stażach i często jakby problemem tych chłopaków w większych akademiach czy bardziej z rozwiniętą infrastrukturą jest to, że wszystko mają pod nos i że nie mają tej determinacji. U nas, zawodnicy będący u nas muszą mieć dużą determinację i tak naprawdę uczy ich to charakteru, że na każdy trening muszą, bo nie mamy też bursy, muszą wstać nieraz bardzo wcześnie, jechać bardzo daleko na trening, odbyć ten trening, wrócić, iść do szkoły, potem wrócić do domu. Ale my dumnie to znosimy. Tak naprawdę jestem pełen podziwu dla trenerów, którzy przyjeżdżają do Sącza, jadą znowu na trening, wracają, przychodzą do biura, analizują, są oddani pełni pasji. Zawodników, którzy tak naprawdę nie narzekają, bo jakby widzą cel w tym wszystkim i tak jesteśmy życi, że to nas wszystko, te nasze problemy nas scalają, a nie dzielą. I to jest bardzo piękne w tym wszystkim. Więc zamykając klamrą to pytanie, dzielnie to znosimy, chociaż każdy z nas by chciał mieć swój dom, swoje miejsce na ziemi. Też chciałem zapytać, czy są jakieś może inne problemy, no wiadomo, infrastruktura tutaj właśnie o tym, o czym wspominaliśmy, jeden z głównych problemów, ale takie może są jakieś inne, pomniejsze kłopoty, z którymi musisz zmagać się jako dyrektor na co dzień? Każdy problem można nazywać problemem, bądź też możliwością jakiegoś tam rozwoju i tak dalej, więc Akademia ma bardzo dużo problemów, ale w ogóle nie podchodzimy do tego w taki sposób, bo cieszymy się z tego, jak poszliśmy do przodu przez te ostatnie lata. To jest naprawdę niesamowity postęp, bo od usystematyzowania struktury Akademii, która byliśmy w różnych klubach, U17, U19, stworzenie U17 dwójki, stworzenie, ujednolicenie teraz trampkarza. Mamy w jednej organizacji, mamy w trampkarzu trzecią drużynę, w młodziku trzecią drużynę. Coraz więcej mamy trenerów, to też jest super informacja. Duży sukces Akademii, mimo braku infrastruktury, przystąpiliśmy do certyfikacji, już praktycznie ją mamy przyznaną. Więc to są rzeczy, które jakby ktoś mnie zapytał rok temu o tej porze, pewnie się uśmiechnął i powiedział, żeby wyszedł na pole, bo jest troszkę zimniej, żeby ochłonął, bo nie lubię słowa udało się, bo wszystko jest wynikiem pracy, nie lubię tego słowa, więc ciężko na to zapracowaliśmy, w którym miejscu jesteśmy i ciężko będziemy pracować, żeby iść dalej, no bo to jest tak jak zawodnik musi się rozwijać, tak każda organizacja musi się odwijać i przede wszystkim na to będziemy patrzyli, żeby już robić następne kroki, już myślimy dalej, już nowe osoby, rozmawiam z nimi, jak możemy pójść do przodu, jak możemy się rozwinąć i stworzyć jeszcze lepsze warunki dla tych chłopaków tutaj, bo zasługują na to. Mniej więcej 2 lata temu mówiłeś w takiej rozmowie, że zostawiłeś na godzinkę telefon w domu i miałeś 17 połączeń odebranych. Jak jest teraz? Bo na pewno na głowie masz rodziców, trenerów, czasem przeciwników i partnerów Akademii. Tych telefonów dziennie i spraw do załatwienia musi być multum.
Tak. Kiedyś... Czy już nie zostawiasz telefonu? Ja już nie zostawiam, a potem muszę 3 godziny odzwaniać, więc telefonu nie zostawiam, dlatego wolę na bieżąco to robić. Czy jest mi? Nie. Bardziej do tego przywykłem. Zacząłem już niektóre sprawy, jakby współpracując już z ludźmi, wiedzą, jakie mniej więcej decyzje podejmujemy i często oddaję im jakby tą rzecz. Ja się zajmuję już nowymi projektami. Czy jest mniej? Nie jest mniej. Czy ludzie spokojnie do tego podchodzą? Niespokojnie do tego podchodzą. Niektórych rzeczy nie rozumieją. Też moim zadaniem jest edukowanie i rodziców, i trenerów, i zawodników, żeby rozumieli potrzebę, nie wiem, sytuacji teraz, że dojeżdżamy na boisko w kategorii Orlik o 30 km oddalone. Ja wiem, że to jest frustracja pod względem rodzica, pod względem dziecka i pod względem prezesa, bo musi za to płacić. Ale ja patrzę pod tym względem, że to dziecko będzie miało bardzo dobre warunki do treningu, trener będzie miał bardzo dobre warunki do treningu i dalej to dziecko się dużo bardziej rozwinie i to jest dla mnie najważniejsze, żeby trenerzy mieli komfort pracy, a zawodnicy dobre warunki do treningu. I to jest jakby priorytet dla mnie. Wspomniałeś też o rozwoju dziecka i teraz pytanie bardziej nie do dyrektora, ale do trenera. Też wyczytałem kiedyś w internecie niedawno, że ponoć 80% dzieci w wieku, w klasach od 1 do 3 nie potrafi poprawnie wykonać przewrotu w przód, więc czy w tych czasach dzisiejszych nie zmierza to troszkę w złym kierunku, że no, tych młodych chłopców trzeba po prostu uczyć podstaw. To nie jest tak jak dawniej, może no, nie jesteśmy też tak starzy, ale wiadomo, wychowywaliśmy się trochę inaczej. Dzisiaj bardziej jest era tych smartfonów, telefonów. I to też jest taki, wydaje mi się, realny kłopot, że no czasem właśnie te podstawy trzeba tłumaczyć. Kiedyś zostałem poproszony przez organizatora konferencji dla trenerów i nauczycieli WF o właśnie taki sam temat miałem. I tam szukałem, doszukiwałem jak testów takich sprawnościowych, jak to było teraz, jak to było dawniej, jak to jest teraz, jak było dawniej. Różnice są bardzo znaczące i my jako trenerzy też często tłumaczę, że trening piłkarski kiedyś, a teraz musi się różnić, przynajmniej w tych wcześniejszych latach w kategorii Orlika, Żaka i Skrzata, bo sprawność ogólną my powinniśmy już więcej robić to na treningach piłkarskich, to nasz trening musi się troszkę zmieniać i adaptować do zawodników, którzy do nas przychodzą. Jest to duży problem, podejrzewam, że nie na teraz. Idzie to jeszcze bardziej w złym kierunku. Nasz trening musi się zmienić i się zmienia i wszyscy to powoli zaczynamy rozumieć. Mam nadzieję, że tutaj rozwiązania bardziej strukturalne w szkołach powinny wejść, bo jakby życia tych dzieci już nie zmienimy, ale to, co się dzieje w szkołach, jeszcze mamy na to ingerencję. Jak te dzieci, tą młodzież przyciągnąć do akademii? Czy sama marka Sandecja tak oddziałuje, że chętnie przychodzą do klubu? Bo wiadomo, teraz w każdej wiosce, przy każdym klubie działa jakaś szkółka, mniejsza akademia. No jest tego naprawdę dużo, więc trudno też chyba o tych zawodników. Ja się bardzo cieszę, że jest bardzo dużo akademii i te dzieciaki mają bardzo łatwy dostęp do aktywności, a tym bardziej do piłki nożnej. Teraz pod tym względem, czy do nas, w większości nie mamy z tym żadnego problemu. Bardziej patrzymy pod tym względem, że te kluby bardzo coraz lepiej z nami współpracują i coraz bardziej rozumieją, że jeśli mają jednostkę bardzo dobrą, to sami do nas dzwonią i uczestniczą w tym Elite Junior Future. Sami, tym bardziej, że my do nich bardzo wychodzimy, do tych klubów, które sami planujemy przyszłość tego razem z rodzicami tego dziecka, że nie to, że od razu musi przyjść do nas, bo to też dla takiego dziecka do jazdy 30-40 km to też jest dla niego obciążenie, więc planujemy dokładnie, kiedy on ma przyjść, nieraz jest raz w tygodniu u nas, potem jest dwa, potem już płynnie przechodzi. Ja jestem zbudowany relacjami z klubami ościeżnymi, bo naprawdę widzą, jak się zmienia klub, jak się zmienia akademia, że idziemy na pewno w taką pozytywną i dobrą stronę, więc i oni też na nas się otwierają, więc ja tu widzę same pozytywy i bardzo się cieszę, że jest dużo tych klubów dookoła. Dla nas jako akademii jest to bardzo dobrze, bo coraz lepszych chłopaków też my dostajemy.
Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo. I życzymy powodzenia. Nie dziękuję, tak? Tak, może być. Dziękuję bardzo. Dzięki.